Jeżeli jeszcze nie widziałeś innych filmów z mojego kanału Clash Royale, zapraszam do playlisty. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, wspomóż mnie i daj suba. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tutaj dzisiaj, tak jak obiecałem, Wasze powtóreczki, które dotarły do mnie. Już ich parę mam tutaj. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich, którzy zawitali, co się podzielili. A dla osób jeszcze nie zorientowanych, założyłem klan, do którego wbijacie. Jeżeli macie jakąś fajną powtórkę, którą chcecie się podzielić, pokazać jakąś strategię lub coś fajnego, wbijajcie do klanu PWP YouTube. Wbijacie do klanu, zostawiacie powtórkę z jakimś opisem. I ja tą powtórkę później prawdopodobnie ją pokażę Wam na moim kanale. Dobra, dzisiaj zobaczmy, co tam mamy. Tu jak grać golemem, golem czy gwiazdki. Myślę, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażemy właśnie te dwie walki odnośnie golema. Zobaczymy, jak sobie ludzie, jak Wy sobie radzicie z golemem. Chester, raczej to jest Chester z innego klanu niż ja myślałem. Nie dla rudych, więc pozdrawiam klan nie dla rudych, pozdrawiam Chestera. Może do Was wbiję, zobaczymy tam kiedyś. Dobra, a na razie lecimy z pierwszą powtórką, jak grać golemem. Zobaczmy, co nam kolega zaprezentuje. Na początku oczywiście wyczekiwanie, aż się eliksir naładuje. Pamiętajcie, nie śpieszcie się. Nawet czasem mała strata HP, tak jak teraz, nic nie szkodzi. Nie zdradzajcie od razu taktyki na samym starcie. Tu Ice Wizard i Muszkieter. Z drugiej strony idzie Wizard i Giant. Tu już oczywiście Wizard wbija mocno barbarzyńców. O, tu już poszli. O, Valkyria leci. Dobrze. Kanonem rozprasza kolega. Tego Wizarda by się przydało zjąć. Już poszedł Wizard do piachu, więc ładnie. Teraz tego Gianta szybko. Widzę, kolega już w talii ma naszykowanego golema. Zobaczymy za chwilkę, czy się zdecyduje już nim zagrać, czy jeszcze troszeczkę poczekać. Chyba będzie grał golemem właśnie. I golem poszedł oczywiście. Za wieży startujemy golemem. I prawidłowo muszkieter za nim jako obstawa. Nie, barbarzyńcy polecą. Dobrze, że tu kolega czekał, bo tu balon z lewej strony. Ale dobre właśnie rozwiązanie. Golem, a z tyłu obstawa, coś strzelającego, ale tu niestety Giant troszeczkę popsuł plany, ale golem doszedł do wieży. Już ją tam ładnie owija. Więc kolega ma ładnie, idzie dla niego wsparcie. Zaraz powinno być po wieży. Tak, jest ładnie po wieży. Idą dwa małe teraz golemiątka. Z tyłu Ice Wizard, muszkieter. Drugi muszkieter dobiega i właśnie gra golemem na tym polega, żeby puścić golema, a za nim jakąś właśnie obstawę strzelającą, żeby ten golem mógł spokojnie sobie dojść do wieży. Golem działa właśnie jako tank. Ma bardzo duże punkty życia. Kolega znowu walczy, udało mu się. Giant zaraz zostanie zdjęty. I ładnie teraz muszkieter czy golem? Golem startuje za wieżę, czyli kolega się nie śpieszy. Chce to rozegrać prawidłowo. O, tu Valkyria z lewej strony i balon. Dobrze, balon poszedł rozproszony. Ale tutaj już kolegę mocno, mocno kolegę obili. Zobaczymy, jak dalej będzie. Golem zbiera lanie od Ice Wizard, od Wizarda, ale udało się. Z tyłu idzie oczywiście wsparcie ładne.
golem ma bardzo dużo punktów HP, tutaj sobie z Giantem zaraz poradzą. No i tu już chyba nie ma szans, wieża musi paść. Kolega wygrał 3-1, przepraszam. Więc prawidłowa taktyka, gra golemem, za golemem idzie wsparcie strzelające. Więc bardzo ładnie. Pozdrawiam Chester, dziękuję za powtórkę. Mamy tu jeszcze drugą walkę, Barbarian nam ją przysłał, gra golemem na 3 gwiazdki. Zobaczmy z jakiego klanu. Kolega jest Poland Avengers. Pozdrawiam Poland Avengers, widzę kolega ma 1700 winów ponad, więc ma jakieś już też doświadczenie, a więc zobaczmy. No i startujemy z waleczką. Tutaj oczywiście standardowo tu już troszeczkę więcej tych golemów, ale to się kolega nie miał co przejmować, zapewne zresztą zdjął. Tutaj przeciwnik próbuje pozbyć się eliksir kolektoru. No i kolega ma podobną talię, widzę golem, muszkieter, ale jeszcze do wsparcia jest mini P.E.K.K.A. oraz Valkyria. O, tutaj idzie Hog Rider. Ale widzę, kolega się trzyma swojej taktyki. Jest pewny. I dobrze. Mamy Valkyrię, mamy muszkietera, mini P.E.K.K.A. jeszcze do tego poleci. Ładne zaplecze. I tutaj pojawili się barbarzyńcy, ale szybko znikają. Tu kolega zapem zlikwidował i pięknie już pierwsza wieża powinna za chwilkę paść. Coś mi się zdaje, że to będzie bardzo szybka walka. Bardzo fajne combo. Muszę je przetestować i tak jak mówiłem, bardzo szybkie zwycięstwo, bardzo ładnie. Kolega to rozegrał, ładne wsparcie. Myślę, że temu deckowi się trzeba przyjrzeć. Zaraz sprawdzimy, jak to wyglądało. Kolega miał golema, szkieletony, strzały, zapa, kolektor, walkirię, mini P.E.K.K.A. i muszkieterkę. Myślę, że warto się przyjrzeć, chociaż tu kolega też nie miał jakiegoś złego deku. No ale niestety nie miał czym zagrać na golema, więc tu ładnie poszło. Tak jak mówiłem, gra golemem polega na tym właśnie, że golem jest jako tank, puszczamy za nim wsparcie. I widzicie po dzisiejszych odcinkach, jak ładnie to poszło. Tu mamy jeszcze parę powtórek, mam nadzieję, że w następnym odcinku je puszczę. Bardzo ciężki mecz, role często się odwraca. Tu miał bardzo dobre karty. Dobrze, zobaczymy. Na pewno te wszystkie filmiki puszczę na kanale, więc spokojnie. Będę tak starał się po dwa filmiki pokazywać co odcinek. A dla osób, które jeszcze nie wiedzą, zapraszam do POWP YouTube klanu. Zostawiacie tam swoją powtórkę z opisem. Ja ją później oglądam i komentuję i puszczam na kanale. Na razie to wszystko, dziękuję za uwagę. Sorry za mój głos, dopiero wstałem, spałem może 3 godziny. I bardzo was proszę, jeżeli wam się spodoba jakikolwiek odcinek, zostawcie łapkę, bo to bardzo motywuje, pomaga mi w rozwoju kanału. Mam nadzieję, że chociaż troszkę wam pomagam tym wszystkim, co robię. Dobrze, dziękuję, do usłyszenia w kolejnym odcinku.